Dzisiaj odwiedzamy gospodarstwo Piotra Wacławika, który hoduje bydło polskie czerwono-białe. Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Raba Niżna w powiecie limanowskim. Stado składa się z 12 krów w programie ochrony zasobów genetycznych plus cielęta i dwie jałówki. Zwierzęta są wypasane. Pan Piotr oprowadzi nas po swoich włościach i opowie o hodowli tej rasy. Na polską czerwono-białą? Jakoś się natknął 3 lata temu. No i nie wiem, wcześniej tak ustawiony na tyle krów i stwierdziłem, że się ustawię tylko na jedną rzecz, na mleko. No i dają mleko? Oddawanie mleka, no i bo wcześniej było takie chowanie, wiesz, czy krowy, jakieś bycze, jakaś świnka, to z takiego to jest nic, no nie? Z takiego chowania. Aha. Wchodzimy na pastwisko, gdzie przebywają cielaki. Gospodarz wychodzi z założenia, że ciele powinno być jak najszybciej wypuszczane na łąkę, a nie trzymane w ciemnej oborze. Tu ma dużo słońca i świeżego powietrza. Z doświadczenia hodowcy wynika, że zdrowo się tutaj odchowują. Obok znajduje się hala, gdzie pasą się krowy. Tam się teraz udamy. Czyli one wszystkie są już w programie. A tak, tą tak. Widać, że to jest taka typowa polska czerwono-biała. Ile ich masz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. A ile w programie jest? 10. 10 jest 10. A tam mam 12 jeszcze u góry, ale tam nie pójdzie, tam jest jedna krowa. O, to spoko, dam radę. Ale to jest chyba simental, co? No nie, ta nie należy do programu. Ta nie jest program. No nie, dlatego mam tu 11, mam 12, ale ta... Mogę mieć taką bez programu. Tak. Ile dałem ci średnio mleka? No różnie tam jest, 7, 10 litrów. Zależy kiedy, jaka pora roku. Też zależy dużo od krowy. Krowa krowy nierówna. Nawet a powiedz mi, czym je karmisz? No teraz to głównie po trawie chodzą w zimie, no to kiszonka, siano kiszonka głównie, no i śruta, sól, jakieś witaminy w zimie. A teraz trawa, głównie trawa, sól, kostki soli, no i coś, jakiś dodatek na... Przy udoju dostają, jak doi na wieczór. A ile masz ziemi? Dasz radę utrzymać stado, wyżywić sam? Czy dokupujesz? Nie, dam radę, tylko po prostu dużo biorę od ludzi. No. Na swojego mi tyle nie wystarczyło, tylko zbieram po prostu podziałunki, no i dużo trzeba mieć też do pasienia, prawda, na te 12 czy sztuk. No, to wszystkie mam 19, to ja muszę ponad 20, około 20 hektarów nazbierać, nie? To ja muszę... To dużo o dzierżawie, to ja swojego mam 7 hektarów, a gdzieś pewnie jest ponad 20 zbieram, nie? Pamiętasz, jak się ta nazywa? Ta jest kora. Kora, tamta, ta jest łysa. Każda ma swoje imię. Tamta jest Heidi, tamta Klara. Jakieś z cieleniem mają problemy, czy same? Nie ma większych problemów. No, najgorzej jest, jak są jałówki, jednak cielęta są nieraz dość duże i no, przy jałówkach trzeba pilnować, ale jako krowy to bez problemu się cielą i jakoś nie ma większych komplikacji. A chorują, czy nie ma z tym problemu też? Nie, są. Trzymam, takie bez rogu. To chyba lepiej, co? One się tak nie biją wtedy, co? No. A najstarsza krowa, ile ma u ciebie? Najstarsza jest tam po drugiej stronie, no to ma 10 lat. Czyli takie wytrzymałe to bydło jest? Wytrzymałe, nawet więcej wytrzymują, tylko po prostu nie może zostać teraz cielna i także muszę się jej pozbyć, ale 10 lat jeszcze nic nie jest po prostu, nie? Tylko żeby... Także to nie ma tak inne, że 5 lat czy coś tylko... I dojesz rano i wieczorem? Tak, rano i wieczorem, tak. Dwa razy dziennie, no. No, ta ma chyba z 8, teraz się ma cieli właśnie. Aha, jest zasuszona, czy jeszcze nie? Tak, zasuszona i teraz na dniach czekam na wycielenie, także ona teraz nie dojdzie. Jak ona się nazywa? Ta się na... Barwina. Ta się nazywa Barwina. Barwina? Barwina, tak. A skąd kupowałeś krowy, materiał? Materiał kupowałem tu niedaleko od Biurkowa, od pani Bożeny Filip, jak kupiłem wtedy 4 krowy. No i od tego zacząłem, bo to jest minimum, prawda? No i później dokupałem też od niej cielęta tygodniowe, no i odchowywałem, żeby tak się, no było ciężko, bo tak naraz kupić tyle krów, to jednak jest koszt, tak, prawda? Tak. No i później od tych krów dałem cielęta, no i tak się dochowałem tych krów, prawda? Bo to ładne sadko nawet, takie młode widać. No. Ta już jest w twojej hodowli? Która? Ta tutaj? Nie, ta jeszcze nie. Bo taka młodsza krówka, nie? No. Ile teraz ich doisz?
Teraz doję oprócz tej 10 krów. 10, tu jest ich 11, to 10 teraz. Już mam praktycznie 9, bo już jedna jest też się zasusza, a się ma cieli, także 9 teraz dojdzie. No, widzę, że hierarchia jest w stadzie. Tak? Dużo ludzi ma tutaj to bydło? No jest parę tych, tak w okolicy to wiemy, to... Tak to jest, i tu później w tym barku, i to jest trochę tych stad zachowawczych. No. Czyli wiedzą, kto jest ich panem. Tak, krzywdy mi nie robię to. One są inseminowane, tak? Buchaja tak. Nie masz swojego, tylko po prostu nie, jak jest... Nie, muszą być inseminowane, tak, wykres byków mam, która jakim bykiem ma być zacielana, i także ja byka nie mogę mieć. Także wszystko sztucznie, inseminacjami. O, jaka ona szarstki ma ten... Ta bez rogów rządzi? Powiem ci, że... Nie wiem, wcześniej miałem jeszcze inną taką, już była typowa taka przewodniczka stada, teraz ciężko mi powiedzieć, która jest taka... Jedna była taka, że ci powiem... Jej tu nie ma, jej teraz wiozą tam na drugą stronę. To ona jest taka, że powiedzmy woda do wanny się nalewa, bo tam mam wodę automatyczną, pojdło. Tam się nie zdążyła dolać, to nie godzi do pościelek, ona się musiała pierwsza napić. To ona jest taką... Ale jest teraz wywieziona tam do kolegi, po prostu się nie doi, wiesz? I brakuje mi tu pasienia, no. I wiozą ją na drugą stronę. No teraz się hierarchia robi na nowo. Powoli kierujemy się do wyjścia. Pojedziemy na następne pastwisko, gdzie są jałówki i krowa zasuszona. Ale tutejsze koleżanki nas odprowadzą. Krowy myślą, że gospodarz przyszedł je zabrać do obory na dojenie. Jest za wczesna pora, jeszcze muszą trochę poczekać. Łaskawa taka, nie? Zawołasz jej, wracałem do obory? Tak, znaczy zawołam to. To idą. Ale muszą mi jakiś przysmak, to nie ma tak, że... Za darmo. No. Co one myślą, że idą na dojenie już? Będziemy do dojenia. To jeszcze prawo. O której dojdziesz? No tak, różnie, no 19, no różnie jest przy tych sianach, nie? Nieraz przyjdzie balowanie i nieraz trzeba później, ale tak się starą koło 19 w jednej porze, no ale to czasami jest różnie, wiesz. Ale przebacz, tamta jest inna, jest taka jakby odłączona od nich. Zawsze trzeba ich później na koniec. Taki cement, ale nie no, i jakby z nimi się nie... Nie zakumplowało. Dokładnie. Nie odpowiadaj mi. Kolorystycznie biała głowa. Tak. Dobra, to idziemy do jałówek. Dobra. I tu jest jedna krowa zasuszona i dwie jałówki, tak? Tak, tak. One zostaną na powiększenie stada? Tak, tak. Na powiększenie stada. Ta najstarsza krowa, ile ma lat? 10. 10. I to jałóweczki. I ona rządziła w stadzie najstarsza, tak? Tak, ona tam, to ona ma główna taka rządząca. A jałóweczki to po tej krowie jest któraś, czy nie? Czy to jest jej matka, tak? Tak, tak, to jest jej matka. A linki mają po to, żeby je łatwiej złapać, co? Tak, do inseminacji teraz jak na przykład miały, bo one teraz były zacielane, no to no tamta krowa urwała linkę. No to jest akurat, krowa to jest bez problemu, widzisz, podchodzę i bez mała ją złapię, ale... A jałówki tak gdzieś uciekają, to linki są po to. No, no, bo ja jestem nowy, to już w ogóle uciekają. Ile one mają? Jakim są wieku? Ja wiem, będę mieć gdzieś półtora roku. Kurde, nie musiał zobaczyć dokumenty, bo trochę tego jest tak już... Ale na pewno nie, to już na pewno mają gdzieś ze 20 miesięcy. I one tu będą jak długo? No tu jeszcze są więcej pasy, to one będą tu pokąd sięgnie spadnie, do listopada. No i zacięć. No szkoda, ładne, wy mieli dość duża krowa, prawda? Taka, tak, wyrośnięta. Taka pod mleko, o. Powiem, że dobrze się doiła, no ale nie może zostać, no i no coś mi ją... Co to by fajna krówka? Bo niektórzy też mają buchaje tutaj polskiej czerwonej. Czerwono-białej.
No może mają. Soją, chodzą te krowy. Możesz tu... mieć, tylko musi być odpowiedni z papierami i może być tam 2 lata, prawda, że później było pokrewieństwa, nie? Jest takie coś, ale... Można pójść, tylko trzeba mieć tam wymogi, by tam mieć... Jak tu je przywozisz? Autem, czy... Ciągnikiem, po prostu mam taką na przyczepę. Przyczepie. Tak, i po jednej sztuce przywożę. Chyba, że cielna, to się 2 mieszczą. Po jednej krowie przywożonej przewożę do domu. Aha. Tu są do listopada, póki śnieg nie spadnie, jest trawa. Nawet jak się już trawa kończy, to dowożymy w balasiana kiszonki i tu są aż do zimy. A masz problem z wilkami, czy nie? Nie. Tutaj spokój jest. Na razie jest spokój. Tu są, od, tak jak mówię, od początku maja do listopada. Idziemy z krowami na nową łąkę. Bydło polskie czerwono-białe to rasa rodzima, do której hodowli są dopłaty obecnie na poziomie około 2700 zł na rok. Ów dopłaty są po to, te pieniądze mają zrekompensować hodowcy niższą ich wydajność od wysokoprodukcyjnych ras. Nie chcą mi się. Ale już były tutaj, tak? Chodź. Nic z tego, są za szybkie. Trudno. Zwierzętom coś tutaj się nie podoba i pomimo usilnych naszych starań bydło zawraca. Nie będziemy ich zmuszać. Wracamy do poidła, uzupełnimy im wodę. Jest to rasa kombinowana, mleczno-mięsna, charakteryzująca się wysokiej klasy mięsem i mlekiem świetnie nadającym się do produkcji serów. Odporna na choroby, łatwa do utrzymania, a cielęta łatwo się odchowują bez upadków. Zbliżamy się do poidła. Dziś żar leje się z nieba i trzeba uzupełnić wodopój. Krasuli wcale się nie chce pić, w przeciwieństwie do jałówek. Ale silniejsza krowa odpędza słabsze jałówki od wody, zaznaczając swoją dominację. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam Przemek, rasy staropolskie.